Dzień dobry, witam Was już kolejnego dnia. Jest popołudnie. Cały dzień spędziliśmy na plaży. Buźki opalone, może nawet czerwone, może nawet zbyt czerwone. No i ruszamy do sklepu. Co prawda w hotelu mamy all inclusive, więc tak naprawdę niczego nam nie brakuje, ani jedzenia, ani picia. Ale po pierwsze chcemy zobaczyć, jak wyglądają tutaj takie sklepiki. A po drugie mamy dwie wycieczki w najbliższych dniach. No i w trakcie tych wycieczek nie mamy wyżywienia, więc trzeba załatwić sobie jakiś tam prowiant. Także przy okazji załatwimy tę sprawę. No i być może trzeba też załatwić coś, co ulży nam w naszych plażowych dolegliwościach. O, tak. No i na ulicach więcej typowych, malutkich, białych, greckich domków. O! I miłe zaskoczenie, nawet nie zdążyłem się rozpędzić. Bo nawet hotel widać z tego parkingu przed marketem. No i tak trochę znanych warzyw. A trochę nieznanych. Kupiłyście, dziewczyny? Czego nie kupiliśmy, były lepsze pytania. Miałyśmy zapasy. No i już sprawnie wróciliśmy do hotelu z malutkimi zakupami na nasze wycieczki. No i przyszedł temat rozmów o jedzeniu. No i tak stwierdziłem, że kurde, no najem się tych wszystkich, wiecie, owoców morza, gyrosów, cacyków, baklawy za wszystkie czasy, aż po prostu będzie mi niedobrze od tego wszystkiego. No ale Patrycja zadała podstawowe pytanie. Czy zjemy greckiego McDonalda tutaj? No i tak stwierdziłem, że no bardzo chętnie, może mają jakiegoś tam, wiecie, McGyrosa. Czy coś w tym stylu? Big Gyrosa. Mag Gyrosa. No. Nie mają Big Gyrosa. Nie mają? Ale mają coś, co na pewno cię zainteresuje. No co mają? Co to jest? Że o, Big Tasty Bacon. Też może być. No i znowu masa owoców morza. Jakiś warzyw. Szparagów. Wcinamy. No i po dużym jedzeniu trzeba zastosować starą włoską metodę, czyli co najmniej 10-15 minut spacerku po jedzeniu. Więc postanowiliśmy zwiedzić plażę przy hotelu. O, dziewczyny już robią foty. Takie fajne leżaczki tutaj są. Słomkowe parasolki. Można poodpoczywać, poskakać na falach. Piasek nie do końca żółty. Jest trochę też kamieni. Ale i tak jest zajebiście. Jest 20, o tej porze to tutaj na basenach jest totalny spokój. Ale leżaki poskładane i wszyscy szykują się na wieczór. A my powolutku idziemy się szykować pewnie do snu, do odpoczynku, bo jutro z samego rana kolejna wyprawa, kolejna przygoda. Mam nadzieję, że zobaczymy mityczny labirynt Minotaura. Do zobaczenia jutro.